Cześć, witam Was na kanale Stamper Channel, gdzie pytamy przedsiębiorców, jak poradzili sobie z kryzysem. Dzisiaj moim gościem jest Anita Bogusz. Cześć Anita. Bardzo miło, witam serdecznie. Anita, czym zajmuje się Twoja firma? Moja firma zajmuje się doradztwem strategicznym, tak zwanym konsultingiem biznesowym, ale też takim mocniejszym zarządzaniem danych przedsiębiorstw. Mhm. Czyli to znaczy, że doradzasz swoim klientom w strategiach, jak działać, tak? Dokładnie tak. Więc powiedz mi, jakie strategie były w trakcie pandemii wdrażane? Co robiliście w trakcie pandemii? No przede wszystkim staraliśmy zachować spokój. To było najważniejsze i podjąć decyzję, powtórzę się, ale z takim spokojem, bo powstała bardzo mocna panika. I jakby moim zdaniem było najważniejsze uspokoić przedsiębiorców, żebyśmy troszeczkę przeczekali ten pierwszy, drugi tydzień i zastanowili się, co dalej. Mhm. Bo pewnie zwróciłeś uwagę, że przedsiębiorcy różnie się zachowywali, albo bardzo intensywnie, agresywnie wręcz wchodzili na rynek, żeby jeszcze coś zarobić, zanim będzie totalnie ciężko i źle, albo bardzo mocno się wycofywali. A nasza strategia była taka, żeby spokój, troszeczkę się wytonować, ale zastanowić się, jak działać, przygotować plan i sukcesywnie z danym planem każde przedsiębiorstwo działało. Jedna branża, byliśmy bardzo mocno wycofani, no ale to był transport międzynarodowy, więc no nie mogliśmy cokolwiek zrobić, bo po prostu granice były mocno pozamykane. Jasne. Dzięki, że właśnie zwracasz uwagę też od razu u klientów, co wdrażaliście, ale wróćmy jeszcze na przykład do Twojej firmy. Co w Twojej firmie, jak to się działo w Twojej firmie, czy wprowadziliście jakieś inne działania, zmieniliście sposób pracy? Jedyne, co było charakterystyczne, co zmieniliśmy, no to oczywiście spotkania odbywały się online, czyli na Zoomie i wszystkich innych narzędziach. A tak poza tym, no to dosłownie musieliśmy zakasać rękawy i wziąć się ostro do pracy, żeby bardzo mocno wspierać naszych klientów, no bo to jest nasze główne zadanie. Nic się nie zmieniło, oprócz tego, że po prostu nie byliśmy w trasie, nie prowadziliśmy na żywo spotkań. Mhm. A właśnie w trasie, bo rozumiem, że obsługujesz klientów z jakiegoś większego obszaru, czy raczej tutaj regionalnie Małopolska? Z większego obszaru, czyli Małopolska, Śląsk i Warszawa. Mhm. Małopolska, Śląsk, Warszawa. Jasne, a powiedz mi właśnie, jak to było teraz u tych Twoich właśnie klientów? Czy oni byli skorzy do wprowadzania właśnie tych nowych strategii, czy raczej stosowali opór, że aż tak nie będą zmieniać swojego działania? Było różnie, bo to wszystko zależy od danej osoby, która jest decyzyjna i prowadzi swój biznes. Na początku, jeżeli był duży opór, żeby cokolwiek wprowadzić, no to raczej mieliśmy taką strategię swoją własną, że czekaliśmy, aż te emocje troszeczkę się ochłoną i będziemy mogli podjąć wspólnie jakieś inne decyzje. Ale z czasem spokojnie wdrażali takie elementy, które myśmy doradzali, ale ze spokojem, czyli nie tak na hura wszystko zmienione naraz, tylko jakiś jeden element, który po prostu wszedł w życie i pozwolił, żeby przedsiębiorstwo dalej funkcjonowało. Jasne, i tu w związku z tym, że obsługujesz wiele branży, to gdybyś mogła ewentualnie powiedzieć właśnie, co i w jakiej branży najczęściej wdrażaliście? Jedna z branż to jest restauracja, co później się zrobiło bardzo popularne, że były jakby dowozy na wynos, no to myśmy to bardzo szybko już wcześniej wprowadzili, zanim wszyscy po kolei zaczęli po prostu dowozić, ale to, co też zrobiliśmy i było charakterystyczne, no to zrobiliśmy takie dania zapeklowane, że na dłużej mogą one po prostu być, czyli te słoiki, zapasy. Później zwróciliśmy uwagę, że też inne restauracje poszły tym trendem, co bardzo, myślę, się przyjęło, więc mogliśmy, jak już ludzie zrobili te zakupy, jak już była sytuacja, że pozamykali nas w domach, tak, no to robili ludzie zapasy. Niekoniecznie było w głowie, żeby zamówić sobie jakiś obiad do domu, bo raczej był strach, panika, nie żyło się takimi potrzebami, okej, to co sobie teraz zjem na obiad, nie? Przez pierwsze te tygodnie, więc były robione przede wszystkim zapasy, bo tak naprawdę nie wiadomo było, jak długo to będzie trwało. Więc jedna z restauracji, która jest pod naszym, że tak się powiem, skrzydełkami, pod naszym doradztwem, no to wprowadziła te zapasy. Ale też, bo też zakulisowo wspominałaś, że też obsługujesz firmę w branży transportowej.
No tu nie było tak wesoło, nie więc było. Jakbyś trochę rozwinęła właśnie ten temat. Jak była sytuacja w takiej firmie? Firma transportowa, no po prostu stanęliśmy dosłownie. No ja tak mówię, utożsamiam się zawsze z moimi klientami, utożsamiamy się w firmie. Trzeba było się zatrzymać i poczekać co dalej i przede wszystkim zrobić najwięcej ruchów zarządzania finansowego. Czyli gdzie możemy no, wszystkie leasingi odroczyć, tak? Postarać się o te różne tarcze, które były możliwości, a dla dużych przedsiębiorstw, bo akurat te firmy transportowe, które mamy w portfelu, to są dużymi przedsiębiorstwami, no to ta tarcza była najpóźniej, tak? Więc no, musieliśmy się zastanawiać, jak możemy przetrwać, czyli wszystkie ZUS-y, no bo ilość pracowników bardzo dużo zatrudniona, więc żeby te obciążenia finansowe z miesiąca na miesiąc jak najbardziej zmniejszyć. No i to, co było naszym zadaniem, to przede wszystkim bacznie obserwować, gdzie możemy zejść z kosztów finansowych. To była najważniejsza, jedyna strategia w tym momencie, bo nic nie mogliśmy zrobić. No, funkcjonowaliśmy oczywiście na jakimś tam obrocie, ale to nie taki, żeby utrzymać poziom dobrej rentowności przedsiębiorstwa, nie? Mhm. A powiedz, bo to też może być ciekawe, bo jak już doskonale na naszym kanale też pokazujemy, że biznes to system naczyń powiązanych, więc niekoniecznie, jak to się mówi, jak w którejś branży było lepiej, czy w którejś było gorzej, to nie znaczy, że jak w którejś branży było lepiej, to znaczy, że ich kontrahenci też mają dobrze. Więc tutaj Cię zapytam na przykład w ten sposób, czy Twój zakres doradztwa na ten okres się na przykład nie rozszerzył bardziej, że kiedy na przykład firma transportowa, kiedy tutaj trzeba było pewne rzeczy wprowadzać, ale oni też mają swoich kontrahentów, czy były takie jak gdyby również gdzieś tam działania, żeby tamtym kontrahentom z kolei znowu pomóc, żeby oni jak gdyby przetrwali, żeby ta firma transportowa nadal miała później klientów. To, co było bardzo zauważalne i to w każdej branży tak naprawdę, to firmy między sobą się nie windykowały i jakby nie dawały, dawały taki upust, że jak jest faktura niezapłacona, to był telefon, była rozmowa i jakby współpracowały ze sobą na każdej przestrzeni. Tam, gdzie są, były te naczynia powiązane, to od razu była komunikacja, że u nas jest tak, u was jest tak, zrobimy z tym w ten sposób, a co wy robicie, więc jakby bardzo mocno ze sobą współpracowały. Natomiast no nie mieliśmy takich przypadków, jeżeli dobrze Cię zrozumiałam, że było tak, że na przykład powiedzieli, to obsłużcie naszego klienta, bo on sobie w jakiejś tam sytuacji nie radzi. No to tak się nie zdarzało. Nie. Czyli raczej takiej strategii nie prosili Was o takie strategie współpracy. Nie. Ale też wspomniałaś, że właśnie restauracja chyba, o której mówiłaś, też jakąś grupę stworzyła. To jakbyś krótko rozwinęła tą myśl. Tak, była taka popularna, czy nadal istnieje, nadal funkcjonuje, popularna grupa w Krakowie, wsparcie dla przedsiębiorców Krakowa, ale nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywała. No i między innymi właścicielka tej restauracji, którą współpracujemy, bardzo się zaangażowała, że innym też chce pomóc i uruchomiła taką grupę na swoim terenie, na swoim regionie, co tak jak powiedziałam, pewnie będzie miała możliwość i chciałabym, żeby się mogła tym podzielić, co wpłynęło na to, że przedsiębiorcy między sobą mogli się komunikować w takim pozytywnym języku, nie w języku, że jest źle i co możemy w tym, że jest po prostu źle i skupiamy się na tych negatywnych rzeczach, tylko jak wzajemnie sobie możemy pomóc. Ktoś prowadził takie rozwiązanie, to ktoś inny może inne rozwiązanie. Więc no, w jakiś sposób pewnie to było wsparciem dla przedsiębiorców. Tym bardziej, że jak już jeden przedsiębiorca zrobił coś kreatywnie i pomyślał, że okej, to mam takie rozwiązanie i to mi przyniesie klientów, dalej mogę funkcjonować w swoim biznesie, to chętnie dzielił się swoją wiedzą i podawał dalej. I to powodowało, że kolejny przedsiębiorca, na przykład kosmetyczka, mówi okej, rzeczywiście nie wpadłam na to, mogę zrobić jakieś zestawy na wynos dla swoich klientów, mogliby dalej ode mnie coś zamawiać, kupować i moglibyśmy mieć zachowane relacje. A wiesz co, tak jeszcze zapytam Cię, bo tutaj niekoniecznie na swoim przykładzie, ale masz przegląd przez wiele branż, więc zapytam, czy były takie branże albo takie, w których żadna strategia po prostu no, nie mogła być zastosowana i pomimo wszystko firmy były od razu spisane no, na to, że niestety nie przetrwają tego kryzysu. Myślę, że dopiero takie decyzje będą. Pod koniec roku na pewno się to wydarzy, że pewne przedsiębiorstwa stwierdzą, że jest to dla nich nierentowne. Dużo jeszcze jest przed nami. Tak naprawdę cała ta sytuacja się nie zakończyła. Wszystkie firmy przygotowują się i na to, co jeszcze będzie, na wiele różnych rodzajów strategii. Natomiast spotkałam się z tym, i tu zależy w dużej mierze od człowieka, który ten biznes prowadzi,
że tak naprawdę no już nie miał tego serca na przykład do tego biznesu, już nie chciał, już był zmęczony tyle lat, że teraz ten kryzys był dla niego tak zbyt ciężki, żeby jeszcze tym biznesem zarządzać, że decyzja najrozsądniejsza dla tej firmy była taka, żeby no raczej iść w stronę likwidacji. A powiedz jeszcze potem, bo wspomniałaś teraz, że no niestety to się jeszcze nie zakończyło, mimo iż widzimy już poruszenie na rynku, to jednak dużo jeszcze nas czeka. Ale jak według Ciebie, czy bardzo zmieni się ten jak gdyby świat biznesu, bardzo zmienią się nasze działania w stosunku przed pandemią, a teraz po? Tak, myślę, że zmieni się dużo, ale to, co zmieni się na pewno, to potrzeba naszego klienta. I jak wcześniej otwieraliśmy biznes i mieliśmy wizję, że jakiś jest produkt fantastyczny, mieliśmy wizję tej potrzeby, to było nam łatwiej mimo wszystko komunikować się z klientem, bo klient chętnie jednak wydawał te swoje środki. Teraz nasi klienci wszyscy będą ostrożni w wydawaniu, to na pewno. Przedsiębiorstwa przygotowują się na tak zwaną drugą falę, bo nie wiemy, co będzie jesienią, nie wiemy, na ile mamy przygotowywać się już tej wersji optymistycznej, że wszyscy ruszyliśmy na rynek, czy jednak może wersja jakaś realistyczna albo pesymistyczna, więc raczej przygotowujemy dwa warianty strategii, czyli to, co jest teraz i jak możemy tym pozarządzać, żeby biznes był w miarę rentowny na koniec roku. I niektóre firmy tylko myślą o tym, żeby wyjść na zero, wbrew pozorom. Albo przygotowujemy się na strategię, że może być jeszcze trudniej, to jakie działania możemy wprowadzić, żeby już być przygotowanym, a nie w czasie paniki, tak jak było to parę miesięcy temu. Ale zapytam Cię właśnie jeszcze jedną rzecz, bo no, oczywiście tutaj jako prowadzący powiem tylko tyle, że no, żeby się nie spełniło to, co mówi, żeby tak, fala wróciła. Chcemy, tak, tak, nie wróciła, ale jako specjalistę właśnie o strategii, to zapytam Cię, czy z perspektywy czasu byłyby jakieś inne działania przez Ciebie podejmowane w stosunku do tych firm, że na przykład już teraz, kiedy nas ten spokój ogarnął, to jak zaczęliśmy kreatywniej myśleć, to jednak mogliśmy jeszcze coś innego zrobić. Czyli nie przygotowując się na drugą falę, ale gdyby miało to jeszcze raz być w marcu, tak jak w marcu, to czy wprowadziłabyś jakieś inne strategie, jakieś inne działania w tych firmach, czy jak to wygląda? Znaczy to, co się wydarzyło, to dla nas był ewidentny jakby kryzys, który pewnie jeszcze potrwa, więc jakby nie jesteśmy w stanie aż tak się w żadnej firmie, jakiekolwiek strategię mamy przygotować w 100%. Natomiast to, co na pewno chcę powiedzieć, to większość przedsiębiorcy nie robi strategii. Natomiast to też jest tak, że przedsiębiorca ma tyle na głowie, że często po prostu nie ma tak inaczej. Przedsiębiorca ma tyle na głowie, że jakby nie podczuwa, że jednym z zadań, które powinno do niego należeć, to jest planowanie i działania strategicznego w swojej firmie. To planowanie jakieś tam jest, to nie jest tak, że jego nie ma, ale nie ma takiego intensywnego przemyślonego, nie poświęca przedsiębiorca tyle na niego czasu. Są przedsiębiorcy, którzy poświęcają, ale w większości, przynajmniej ja to tak odczuwam i widzę. Jest plan, jest fajny pomysł na biznes, okej, no to co my tu w roku będziemy robić, to tworzymy biuro, tu zatrudnimy tyle ludzi, mniej więcej potrzebujemy tyle sprzedać, idziemy w rynek. A nie ma tego planowania takiego rzeczywistego, długoterminowego, co ja chcę osiągnąć, jakie będę mieć korzyści, a jeżeli to nie wyjdzie, jaki mam plan B, jakie rzeczywiście mam, choćby analizę SWOT, jakie rzeczywiście mam mocne i słabe strony, jakie są szanse i zagrożenia, no teraz to jest ten moment, w którym powinien każdy przedsiębiorca to zrobić. Naprawdę zastanowić się i przemyśleć, a nie tak mam pomysł i okej, tylko 4 godziny siedzę, analizuję swoją strategię. Duże przedsiębiorstwa mogą sobie na to pozwolić, że wynajmują doradców, po prostu mają sztab ludzi, który każdy się w czymś specjalizuje i jakby jest to naturalnym procesem zarządzania. Mniejsze przedsiębiorstwa nie mają nawet takiego nawyku, no bo w sumie skąd mają mieć, kto takich rzeczy uczy, nie? Więc... Jasne, ale wiesz co, właśnie, bo tam tak mi też przyszło teraz do głowy, też Cię zapytam, bo Ty działasz profesjonalnie, ale jak uważasz, czy to, że byliśmy na tym lockdownie i rzeczywiście wiele osób w panice jak gdyby działało i my trzymamy kciuki, że udało im się przetrwać, ale to, czy jak myślisz, czy społeczeństwo, czy świat biznesu teraz jak gdyby otworzy się na nowe strategie, na nowe działanie, na to, żeby ktoś jednak z zewnątrz mógł podpowiedzieć, bo ma ciekawy pomysł właśnie na takie sytuacje, czy raczej będziemy trwali w swoim?
Myślę, że i też już to widzę i doświadczam, że bardziej teraz przedsiębiorcy chętnie posłuchają. Mhm. Są bardziej otwarci, no bo środowisko jest teraz dla nich nie jakby znane. Nie jest tak naturalne, jak było wcześniej. Każdy, na pewno tak samo w kuluarach, gdzieś jak rozmawiamy z różnymi przedsiębiorcami, no jaki masz pomysł, a co dalej, a jak ty sobie poradziłeś, a jak jest u ciebie. I wymieniamy się tymi poglądami, więc są bardziej otwarci przedsiębiorcy, chętnie posłuchają. Czy na tyle, żeby rzeczywiście podejść do tego, że teraz wdrażam strategię do końca roku i robię plan optymistyczny, czy tam plan pesymistyczny? Trudno mi powiedzieć. To już indywidualnie każdy przedsiębiorca, tak jak każdy człowiek, będzie sobie wyciągał wnioski. No to w takim razie to najważniejsze pytanie, to pytanie, po które się spotkaliśmy tutaj. Jaka jest Twoja rada na kryzys? Jaka jest Twoja jak gdyby rada dla przedsiębiorców? To, co teraz najbardziej doradzam również przedsiębiorcom, którzy ze mną współpracują lub po prostu jak z nimi rozmawiam, no to pierwszy punkt to jest przeanalizowanie potrzeby dzisiaj klienta, ponieważ ta potrzeba jest inna niż była przed pandemią, przed tą sytuacją, która się wydarzyła. Jak nasz klient się będzie zachowywał i jeżeli przeanalizujemy to, to wtedy będziemy mogli ustalić nowy komunikat komunikowania się, jaką formę w ogóle będziemy się komunikować teraz z klientem, bo on jest inny niż był wcześniej, mimo że jeszcze tego nie doświadczamy, ale tak już jest. A druga rzecz, no to zastanowić się i przeanalizować, zrobić sobie jakieś dwa plany na najbliższy czas do końca roku, że jeżeli będzie sytuacja taka, która jest obecnie i zmieniać się pozytywnie, to co ja będę robić, jakimi zasobami, jak ja będę działać, a drugi plan, jeżeli by doszło do sytuacji, że będzie znów źle, no to co wtedy wykonam, jakie działania, żeby mieć ten plan B w szufladzie po prostu, tak w razie W. Bardzo ciekawie właśnie i dużo właśnie takich podpowiedzi myślę, że ten odcinek będzie miał dla naszych słuchaczy. No ale to właśnie dlatego, że mamy dzisiaj tutaj eksperta odnośnie strategii w firmach. Ale być może jest osoba, którą Ty chciałabyś, żebyśmy zaprosili i zadali właśnie te same pytania i oczywiście posłuchać jej rad dla biznesu. Tak, bardzo chętnie chciałabym polecić właścicielkę restauracji, którzy między innymi są moimi klientami, Katarzynę Reklińską, to jest restauracja z Myślenic, Rekliniec się nazywa. Mhm. Myślę, że to jest właśnie restauracja, która miała dużo ciekawych pomysłów i cały czas pracowali. Główną ideą ich było, żeby pracować po to, żeby ludzie mieli pracę wtedy. Jasne. Pani Katarzyno, będziemy chcieli Panią również zaprosić tutaj do siebie, no i zadać właśnie Pani te ważne pytania. Wybierz pytanie, ja je odczytam, tak żeby mam było... Mam wylosować. Tak, dokładnie. Ale nie czytaj, tak żeby było dobrze. Zaskoczenie. Proszę. Okej, dobrze, mamy. No, powiem szczerze, na koniec też będzie pewnie bardzo ciekawie. Na pewno sytuacja się, atmosfera się oczyści. Najbardziej szalona rzecz w Twoim życiu, którą zrobiłaś? Najbardziej szalona rzecz, którą w życiu zrobiłam i uważam, że zawsze to mówię, że była szalona. Otworzyłam swój biznes, jak miałam 19 lat i to była agencja bankowa i uważam, że to było szalone, bo bardzo trudno było później to utrzymać, ale doświadczenie. No ale to było. Już wtedy właśnie pewnie wykrywało się w Tobie, tak że jest. Strategie są bardzo ważne tak i dzięki temu przetrwałeś. Super, dziękuję i oczywiście no, takich szalonych rzeczy również i Państwu życzymy. Anita, dziękuję Ci oczywiście za dzisiejszą wizytę, ale zanim się pożegnamy, to pytanie, czego można życzyć Tobie do Twojej firmy i też ewentualnie Twoim kontrahentom? Myślę, że spokoju, takiej determinacji i wytrwałości w tym czasie. No to właśnie tego życzymy w rozmiarze XXL, tak więc oby się działo, no i oby takie sytuacje nie powtarzały się, no a Twoje strategie zawsze 100% się sprawdzały. Dziękuję Ci jeszcze raz. Państwu również dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek.